oświecenie również i w Polsce podjęło szerokim frontem natarcie na umysłowość, wrażliwość, percepcję szerokich mas odbiorców. I w tym natarciu brały udział, można powiedzieć, wszystkie półki, to znaczy zarówno literatura polityczna, jak literatura piękna, zarówno dramat, jak i wszelkie formy rozrywki. Oświecenie nie gardziło perswazją właśnie za pomocą różnego rodzaju szyderstw, satyr, pamfletów itd. Jeżeli chodzi o skuteczność tej literatury, nad którą się wielokrotnie zastanawiają badacze, to była ona różna zależnie od środowiska i zależnie od generacji. Od środowiska, bo niewątpliwie największy sukces odnosiła w Warszawie, gdzie było centrum ruchu odnowy państwa. Równocześnie prowincja szlachecka w gruncie rzeczy pozostawała dość słabo przeorana ruchem oświeceniowej odnowy. Stąd może brał się taki stosunkowo mały opór później, jak przyszła Targowica. I to oddziaływanie było zróżnicowane także generacyjnie. Mianowicie pokolenie, które przeszło przez szkoły edukacji narodowej, inaczej przyjmowało te utwory Zabłockiego, Węgierskiego, z drugiej strony Staszica, Kołłątaja, niż pokolenie, które dojrzewało w czasach saskich, było pewne, że taki ustrój, jaki był, jest dobry i że nie należy niczego zmieniać. Jeżeli byśmy chcieli podsumować oddziaływanie tej literatury, to można powiedzieć, że uzbroiła młodą i średnią generację do walki o radykalną, czasami zbyt radykalną, zbyt pośpieszną przebudowę państwa. Ale z drugiej strony nie potrafiła przekazać informacji, że sytuacja jest tak rozpaczliwa, że trzeba się zdobyć na ostateczny wysiłek, że tu już nie idzie o kolejny rokosz, o kolejną konfederację, o kolejne powstanie, tylko o samo być lub nie być Polskiej Rzeczypospolitej Szlacheckiej. I trzeba sobie powiedzieć jedno, że właściwie myśmy potem i przedtem nie mieli w takim stopniu zaangażowanej literatury prowadzącej wszechstronny ogień odwołujący się do uczuć i do sumień odbiorców, ale ze skutkiem, jak widać, dość różnym.